Magdalena Krasuska, Społeczna Telewizja Obywatelska, TOTV.pl. Jest z nami pan Paweł Romańczuk, który przez kilka dni prowadził warsztaty Samoróbka, zorganizowane w ramach Małych Innych Brzmień. Panie Pawle, czy mógłby pan opowiedzieć nam, co się działo na tych warsztatach, na czym one polegają i czego mogły się tutaj dzieci dowiedzieć, nauczyć? Warsztaty Samoróbka dotyczą budowy instrumentów muzycznych samoręcznie, własnym sumptem, na bazie materiałów, które też nie pochodzą z zakresu instrumentów muzycznych, tylko są to różnego rodzaju przedmioty znajdujące się na tym naszym otoczeniu. Często niepotrzebne, wyrzucane na śmieci, znajdowane na złomie, czy gdzieś kupowane w sklepach, chociażby niekojarzonych z muzyką, czyli na przykład w sklepach budowlanych, z rurkami, z listwami drewnianymi itd. I jest to też o tyle cenne, że ta wiedza później trafia do nich do domu i tam dalej mogą kontynuować taką pracę. Była tutaj dostępna również moja książka pod tytułem Domowe eksperymenty z muzycznymi instrumentami, właśnie kierowana do osób aktywnych i nie tylko do rodziców, ale w ogóle do wszystkich ludzi, którym się chce cokolwiek robić. Więc robiliśmy tutaj instrumenty dęte, perkusyjne, strunowe, właściwie wszystkie, które nam przychodziły do głowy i oczywiście były możliwe do wykonania na materiałach, którymi dysponowaliśmy tutaj. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy przyszli, z czymś wyszli, czyli zrobili sobie instrumenty i byli z nich zadowoleni. Właściwie wszystkim zależało na tym, żeby te instrumenty ze sobą zabrać, co oczywiście naturalnie było możliwe. Wydaje mi się, że jest to cenna inicjatywa i może w przyszłości coś przyniesie. Kto wie, czasem wystarczy jeden dzień spotkania z jakąś ciekawą ideą, żeby zmienić swoje życie. Więc może komuś się to udało. Właśnie zakończyły się warsztaty Samoróbka. Antek, jak ci się podobało i jaki zrobiłeś instrument? Zrobiłam gitarę. Podobały ci się warsztaty? Tak. Czy uważacie, że inne brzmienia to odpowiednie miejsce dla dzieci i czy są ciekawe również dla małych odbiorców? Najlepsze miejsce dla dzieci. Antek, może ty nam powiesz w takim razie, skąd przyjechałeś? Gdzie mieszkacie z tatą? Przyjechałem z Inolocławia. A co takiego przyciągnęło was właśnie na ten festiwal, żeby pokonać tyle kilometrów i dotrzeć tutaj do Lublina na te kilka dni? Przede wszystkim Mikołaj Czaska, na którego się spóźniliśmy, ponieważ samochód nam się popsuł i 30 godzin mieliśmy obsuwy. No oprócz tego no również warsztaty, bo na warsztaty już zapisałem Antka, zanim tutaj się wybraliśmy, przez internet został zapisany na wszystkie warsztaty. I w poniedziałek i jutro uciekamy. Zrozumiałam. Dziękuję bardzo Antkowi i tacie za wypad. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, no dobra. Dzisiaj mi dżentmiczna. Oko.